Witam Państwa serdecznie na ostatniej w tym roku konferencji z cyklu Humanistyka cyfrowa, projekty, ludzie, teoria. Mamy dziś przyjemność na zakończenie gościć profesora Dariusza Jemielniaka z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dariusz Jemielniak zajmował się przez dłuższy czas, jak myślę, Wikipedią. Jest to zjawisko z pewnością jedno z najbardziej frapujących i oczywistych przejawów zmian, które następują w związku z istnieniem sieci, internetu i z wymianą informacji. Jest to zjawisko bardzo interesujące, które prawdopodobnie nie jest analizowane dogłębnie tak, jak na to zasługuje. I praca Dariusza Jemielniaka właśnie takie dogłębne zrozumienie fenomenu, jak myślę, umożliwia. Dziękujemy bardzo i proszę, i oddaję głos. Również dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Cieszę się, że wszyscy cyfrowi humaniści na sali się pojawili. Jestem niezwykle zaszczycony. No i co mogę powiedzieć o sobie? Krótkim tytułem wstępu, no tak jak już moja szanowna przedmówczyni zauważyła, jestem profesorem zarządzania, pracuję na Akademii Leona Koźmińskiego, jestem założycielem Centrum Badawczego NERDS, New Research and Digital Societies, członkiem Akademii Młodych Uczonych, a także osobą z kilkoma stażami zagranicznymi na Cornell University, Harvard University, University of California, Berkeley, MIT. A oprócz tego wszystkiego jestem także wikipedystą. Od 2006 roku działam na Wikipedii. Przeszedłem chyba wszystkie możliwe szczeble jakiejś takiej kariery wikipedycznej. Byłem administratorem, biurokratą, tak zwanym stewardem ruchu wikipedycznego. Byłem przewodniczącym Komitetu Finansowego Wikipedii przez 3 lata, no a właśnie w sobotę zostałem wybrany do Rady Powierniczej Fundacji i w związku z czym będę miał dosyć dobry wgląd w strategię, rozwój tej organizacji w przyszłości. Oprócz moich zainteresowań akademickich jestem też przedsiębiorcą. Założyłem słownik internetowy link.pl, z którego być może Państwo korzystacie. No to też jakby daje mi pewien wgląd w rzeczywistość IT. Ale zanim powiem Państwu o temacie dzisiejszej prezentacji, którą jest głównie to, czy Wikipedia może być postrzegana jako społeczność otwartej współpracy, czy raczej może otwartego konfliktu, chciałem Was zapytać, czy wiecie w ogóle, co to jest, bo może nie wszyscy kojarzą. Słyszał ktoś kiedyś o Wikipedii? Ale ktoś wszedł może. No, myślę, że niektórzy mogli, ci bardziej zaawansowani technologicznie, już tę stronę widzieć internetową. Wedle różnych miar jest to 5. lub 6. strona, jeśli chodzi o popularność na świecie. Ale to, co dla mnie jest najbardziej interesujące, no to jest to, że Wikipedia to jest największy ruch społeczny w historii ludzkości. Nigdy czegoś takiego nie było. 22 miliony osób, 300 tysięcy osób edytujących przynajmniej 10 razy w miesiącu, 300 tysięcy osób, które się zarejestrowały w każdym miesiącu także. Nieprawdopodobny ruch. Parę 10 milionów ludzi robiących coś naraz. Nigdy w historii coś takiego się nie zdarzyło i dlatego to jest moim zdaniem fenomenalne. Jestem szczerze mówiąc bardzo zaskoczony, że wszyscy badacze społeczni się nie rzucili na Wikipedię jak muchy. To jest dziwne, ale mnie to bardzo cieszy akurat, bo ja sam dość długo nie publikowałem Wikipedii, więc to mi się upiekło. Ale od teraz mam nadzieję, że wszyscy się rzucą, ponieważ to jest temat fascynujący i chciałbym z Wami też krótko porozmawiać o tym, co czynią wyjątkową. Po pierwsze, Wikipedia jest nieprawdopodobnie wiarygodna. Ona ma niesłychanie wysoki poziom jakości. Już w 2005 roku jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, Nature, publikowało badania, w których pokazało, że jest poziom jakości porównywalny do Brytaniki. Były różne dyskusje, czy te badania były dobre, czy niedobre. Wszystko jedno. Od tego czasu Wikipedia wzrosła 50-krotnie. Wyobraźcie sobie, 50-krotnie. Niesamowite. Brytanika oczywiście poszła na dno. Chyba 2 lata temu zamknęli ostatecznie podwoje i ostatnie światło. Ale no to samo to nie świadczy o jakości, bo Brytanika mogła być lepsza jakościowo, ale po prostu nie dała rady konkurować z produktem darmowym. Mimo to jakość Wikipedii także nie jest dyskusyjna, dlatego że są badania współczesne, 2011, 2012, 2013 rok, porównujące wycinkowo, na przykład badania z zakresu psychologii, z zakresu medycyny, porównujące do poważnych almanachów specjalistycznych, okazuje się, że poziom jakości nie odbiega. Jest podobna liczba błędów. To, w czym Wikipedia odbiega, to jest poziom zrozumiałości tekstu i to rzeczywiście jest Wikipedia wyraźnie gorsza, natomiast poziom jakości jest okej. Natomiast czemu ludzie mają w związku z tym przeczucie, że Wikipedia jest słaba? Jak Państwo sądzicie? Co może powodować, że jest percepcja niskiej jakości Wikipedii? No moim zdaniem jest jedna istotna kwestia. To jest rodzaj błędów. Jeżeli wchodzimy i błąd będzie polegał na tym, że będzie podana
proporcja tlenku azotu do tlenu 10-krotnie zawyżona, co się może zdarzyć na każdej profesjonalnej encyklopedii, to nawet tego nie zauważymy. Jak wejdziemy na Wikipedię i zobaczymy, że w haście George W. Bush jest napisane, że to był głupi pacan, to od razu rzuci nam się w oczy, że być może pozostałe informacje nie są również wiarygodne. O ile nie uważamy, że był głupi pacanem, bo to być może uważamy. Problemem Wikipedii jest to, że każdy może edytować, w związku z czym edycje wandalizujące przez jakiś czas się utrzymują. Zazwyczaj oczywiście są to sekundy. W haśle George W. Bush życzę szczęścia, spróbujcie wprowadzić informację o tym, że był głupim pacanem. Utrzyma się tego rodzaju edycja maksymalnie parę sekund, myślę, może paręnaście, w najlepszym razie. Ale bywają hasła, które są mniej popularne i w tych hasłach jakieś informacje nierzetelne mogą utrzymywać się dłużej. To też jest paradoks i ciekawy fenomen społeczny, że jakość jest wprost proporcjonalnie skorelowana z ważnością informacji. Dlatego bardzo mnie śmieszy, jak są co jakiś czas wielkie skandale, że w haśle o nikomu nieznanym dziennikarzu była jakaś zafałszowana informacja. Dziennikarz się strasznie oburzył przez pół roku. Nikt tego nie poprawił. No sorry, no ale na to hasło nikt poza nim nie wchodził. W związku z czym nie miał nawet kto tego poprawić. Najlepsze hasła na Wikipedii to będą te, które są popularne, ale także te, które są kontrowersyjne. Dlatego, że kontrowersja powoduje, że z obu stron zwiększa się zaangażowanie, zwiększa się zainteresowanie hasłem, dzięki temu hasła się rozwijają. Będziemy o tym mówili trochę dalej i później, ale już teraz chciałem zwrócić Waszą uwagę na ten paradoks, że najlepsze hasła na Wikipedii to będą hasła takie jak homeopatia, aborcja, małżeństwa jednopłciowe. Rewelacyjne hasła. Głównie dlatego, że budują silną opozycję i wywołują silne emocje społeczne. Niezależnie od racji oczywiście, ale to dzięki temu, że są dwa obozy, które się zwalczają nawzajem, jakość informacji rośnie. Rośnie także dlatego, że jest to wirtualna organizacja otwartej współpracy. Przez otwartą współpracę mam na myśli to, że ludzie mogą tam bardzo łatwo coś od siebie wnieść. Jochaj Benckler w swoich książkach bardzo często zwraca uwagę na to, że Wikipedia może zrewolucjonizować ekonomię, że to jest jakby jedynie przejaw pewnej rewolucji, która nas czeka. I coś w tym jest. Faktycznie, kiedyś było tak, że jeżeli byśmy chcieli robić coś darmo, to musielibyśmy się już poważnie zaangażować. Czyli to byłby model takiego działacza społecznego, kogoś, kto jedzie do Afryki, żeby budować studnie. To jest bardzo szlachetna działalność, ważna, ale wymagająca dużego poświęcenia. W przypadku Wikipedii robimy coś być może równie ważnego, a jednocześnie coś, co może być realizowane przez kilkuminutowe kontrybucje. Poprawicie przecinek, dopiszecie jedno zdanie i to już coś jest, to już jest coś warte. Dzięki kompartmentalizacji zaangażowania do bardzo małych jednostek powodujemy, że możliwość działalności społecznej jest dostępna powszechnie. Co do samego mechanizmu Wikipedii, przypuszczam, że Państwo jakieś tutaj mają pojęcie, jak to wszystko działa, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. No już big picture, duży obraz. 4 miliony haseł mamy na Wikipedii, czyli ogromne morze haseł, dużo więcej niż Britannica, ale mamy 23 miliony stron poza hasłami. 5-krotnie więcej ponad niż samych haseł mamy strony, które hasłami nie są. Co to może być? No, oczywiście prosta jest odpowiedź taka, że po pierwsze są strony dyskusji haseł, tak? Czyli już samego tego będzie 4 miliony. No, blisko, bo nie wszystkie będą miały. Druga sprawa, będą kategorie. Wspomniany George W. Bush Jr. będzie na przykład w kategorii żyjący Amerykanie, będzie w kategorii prezydenci Stanów Zjednoczonych, do tych kategorii mu się trochę nazbiera. Ale ogromne morze tego, co na Wikipedii się także znajduje, to jest życie społeczne. Życie tej społeczności, samych wikipedystów, którzy dyskutują jak opętani, jakie powinny być kryteria encyklopedyczności, co należałoby dołożyć, co odjąć. No to nie jest wcale oczywiste na przykład, że Wikipedia powinna zawierać wszystkie informacje, które możemy wytworzyć. Bynajmniej. Wręcz powiedziałem, że na większości Wikipedii przeważa pogląd, że Wikipedia powinna spełniać standardy encyklopedyczne. Czyli jeżeli ktoś jest w Wikipedii opisany, zakładamy, że jeżeli byśmy sobie wyobrazili encyklopedię drukowaną, to taka osoba też powinna się w niej znaleźć. No, może odrobinkę niższe kryteria, ale nie dużo niższe. Jest pogląd też przeciwny, tak zwany inkluzjonistyczny, który mówi, że powinniśmy wiedzę ludzką w każdej formie na Wikipedii przechowywać, ale on nie dominuje. Także tego rodzaju dyskusje chociażby o tym, jakie kryteria dla naukowców, sportowców, działaczy społecznych powinniśmy przyjąć, aby uznać, że są bezdyskusyjnie encyklopedyczni, cały czas się odbywają. Powstają dyskusje, jakie kategorie tworzyć, jakie przyjmować zasady, transkrypcji itd., itd. Dyskusje mają to do siebie, że się bardzo często długo ciągną. Wpadają wręcz w setki tysięcy słów. Znowuż, 100 tysięcy słów to jest trudno sobie wyobrazić. Podam Wam w związku z czym punkt odniesienia. Moja książka
Życie wirtualne dziki, która jest efektem tego projektu, to jest dokładnie około 100 tysięcy słów. Niektóre dyskusje na dany temat na Wikipedii są dłuższe niż książka. Ciekawe jest też to, że bardzo różne trajektorie edycyjne występują, no to siłą rzeczy, skoro są setki tysięcy użytkowników, od profesora po licealistę, ludzie ze sobą się wspierają, w związku z czym bardzo różne zachowania społeczne można tam zaobserwować, a jednocześnie mamy do czynienia ze stałym, stabilnym rozwojem tego projektu. Spójrzcie na ten wykresik. On się tam kończy na 2012 roku, ale zapewniam, że to przez 2013 i 2014 było podobnie i wzrost właściwie nie wiem, kiedy się skończy. Już w 2007 roku była taka teza jednego profesora amerykańskiego, że Wikipedia się zaraz skończy. Rzeczywistość go zweryfikowała, on teraz tylko ponawia te swoje proroctwa, tylko zmienia daty, prawdopodobnie to jest główna działalność naukowa, którą wykonuje, ale widzimy, że nie mamy nasycenia, nie ma saturacji tutaj hasłami. Ludzie cały czas znajdują coś do pisania. Według niektórych szacunków z kolei suma ludzkiej wiedzy na Wikipedii jest opisana zaledwie w 3%. Czyli jest mnóstwo informacji, które ciągle jeszcze nie pokryliśmy. Jak pomyślicie, jakie tam mogą być informacje? No bardzo różne, chociażby małe miejscowości w Chinach, stacje kolejowe. Bardzo wiele informacji na Wikipedii powstaje wręcz mechanicznie. Setki tysięcy haseł, na przykład na szwedzkiej Wikipedii w zeszłym roku powstało przy użyciu botów. To też jest fascynujący temat dla ludzi zainteresowanych tak zwanym STS, czyli studiami nad technologią i nauką, czy w ogóle relacjami z ludzi i maszyn, chociażby w teorii aktora sieci. W jaki sposób maszyny tworzą encyklopedię? Fascynująca rzecz. Znowu, setki tysięcy haseł powstają bez udziału człowieka. To, co jest również ciekawe jako statystyka, to, że liczba tygodni pomiędzy każdym 10-milionowym naciśnięciem zapisz jest stała. Pomyślcie przez chwilę, co to oznacza? To oznacza tyle, że jeżeli w danym okresie mamy odpływ wikipedystów, jest ich mniej, to znaczy, że pozostali w jakiś magiczny sposób się biorą bardziej do roboty. I odwrotnie, więcej osób się angażuje w edytowanie Wikipedii, nie wiemy czemu, pozostali edytują troszeczkę mniej. Prawo wielkich liczb na pewno, ale nie wiemy, jakie mechanizmy społeczne tym kierują. Wszystkie te pytania takie inicjalne skłoniły mnie do stworzenia projektu netnograficznego, może nawet nie netnograficznego, powiedziałbym, że to była wirtualna etnografia, dlatego że termin netnografia jest teraz niestety zauzurpowany przez ludzi z badań marketingowych, w związku z czym chciałbym od tego troszeczkę odejść, ale projekt był czysto antropologiczny, stałem się natywnym użytkownikiem Wikipedii. Jak już Wam mówiłem, w czasie projektu zostałem od administratora, jednego ze 100 administratorów polskiej Wikipedii do jednego z 40 stewardów na świecie Wikipedii przeszedłem, więc mogę powiedzieć, że znam od podszewki ten świat społeczny. No mam też 5-cyfrowy licznik edycji, w związku z czym myślę, że trudno mnie czymś na Wikipedii zaskoczyć. I chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o jednej fajnej rzeczy, o tym, jak konflikty na Wikipedii przebiegają, ale żeby o tym Wam opowiedzieć, muszę Wam krótko, prawdopodobnie to wszystko wiecie, ale krótko powiedzieć o zasadach Wikipedii. Po pierwsze, zasada fundamentalna jest taka, że nie wolno wykonywać osobistych ataków. No co to znaczy? Jak powiem do mojego kolegi, ty głupi bucu, mam nadzieję, że nie ma tu ludzi z Małopolski, bo w Małopolsce jest wyraz szczególnie obraźliwy, u nas w pozostałej części Polski nie tak bardzo, to ta osoba może się poczuć urażona, ma prawo zablokować, zażądać zablokowania mnie, ale jeśli ona zareaguje do mnie, nie, to ty głupi, to oboje nas zablokują. Czyli to, że ja zostałem zaatakowany, nie jest żadnym usprawiedliwieniem, żeby się też niecywilizowanie bronić. Po drugie, co również jest ciekawe, na Wikipedii w ogóle nam nie chodzi o prawdę. Prawda nie ma żadnego znaczenia. Na Wikipedii chodzi o weryfikowalność i źródła. Co to znaczy? No znaczy to tyle, że nie roztrząsamy, czy homeopatia działa, czy nie działa. To nie jest nasza rola. Naszą rolą jest to, żeby wiarygodnie odzwierciedlić, co świat naukowy i inne publikacje ewentualnie na ten temat mówią. Homeopatia bez dwóch zdań absolutnie powinna być opisana na encyklopedii, bo jest istotnym fenomenem społecznym. To, jak świat naukowy na to patrzy, to zupełnie inna kwestia. Też to powinno znaleźć odzwierciedlenie. Ale nie dyskutujemy, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, a jedynie relacjonujemy, co inni o tym myślą. Oczywiście z jednym zastrzeżeniem. Musimy mieć pewną hierarchię źródeł. Czyli musimy przyjąć, że źródła naukowe mają wyższą wartość, a na przykład publikacja w Fakcie no trochę niższą. Nie ma innego wyjścia, musimy po prostu tego rodzaju logiką się posługiwać, ponieważ no istnieją publikacje, w których ludzie będą utrzymywali, że Ziemia jest płaska. Polecam Państwu nawet wstąpienie do Stowarzyszenia Płaskiej Ziemi. Jest takie, parę tysięcy osób do niego należy. Utrzymują, że nie ma żadnych dowodów naukowych, że Ziemia jest okrągła. Mają nawet biuletyn, można go zacytować na Wikipedii pewnie. Inny problem. To jest trudno udowodnić, że Ziemia jest okrągła z punktu widzenia wikipedycznych zasad.
No bo jakbyście pomyśleli, żeby znaleźć artykuł naukowy, to życzę szczęścia. Mało kto pisze artykuły naukowe o tym, że Ziemia jest okrągła. Najprawdopodobniej musielibyśmy się tutaj posługiwać podręcznikami, to pewnie ze szkoły podstawowej, w których to jest wyłożone i to byłoby jedyne źródło, jakiego byśmy mogli sensownie użyć. Fenomen, o którym chciałem dzisiaj wam powiedzieć, to kanalizacja konfliktu we współpracę, czyli to, w jaki sposób konflikt na Wikipedii jest dzięki regułom społecznym przełożony na zwiększanie jakości i treści wikipedycznych. No i to, co jest charakterystyczne na Wikipedii, także to, że ma bardzo płaską hierarchię. Na Wikipedii, jeżeli ktoś jest administratorem, to bynajmniej nie znaczy, że ta rola upoważnia tę osobę do używania tej roli do autorytetu, czyli mówienia czegokolwiek, zrób coś, bo ja jestem administratorem. Przeciwnie, osoba, która jest administratorem, będzie raczej miała wyższe standardy zachowania. Jeżeli będzie się zachowywała w sposób niezgodny z zasadami, prędzej będzie zablokowana niż osoba, która takim administratorem nie jest. Możemy mówić o pewnej odwróconej hierarchii organizacyjnej. Wynika trochę z tego, że zarządzanie na Wikipedii jest oparte o reguły partycypacyjne, demokratyczne i stosuje się je niezależnie od statusu osoby. To też jest ciekawe, to przypominam od razu weberowskie zasady biurokracji, że należy stosować reguły niezależnie od tego, kogo by nie dotyczyły. Decyzje opiera się na tak zwanym konsensusie. No, konsensus oczywiście nie może oznaczać pełnej jednomyślności, ale w przypadku Wikipedii to jest zwykle 80% poparcia danego pomysłu. Jeśli 80% ludzi popiera daną ideę, możemy mówić o konsensusie, czyli bardzo wysoki poziom zgody. Nie wystarczy, żeby to była większość, musi to być bardzo silna większość. No i też ciekawostka, jedną z zasad jest ignoruj wszystkie zasady. A zasada ta mówi tyle, że jeżeli jakieś zasady Wikipedii utrudniają nam tworzenie dobrej encyklopedii, to możemy je zignorować. Z tą ahierarchicznością to też jest ciekawa sprawa, bo brak hierarchii w organizacji wbrew pozorom nie jest dobry. Ma bardzo silne i widoczne skutki negatywne. Przede wszystkim brak hierarchii powoduje hierarchie wtórne, nieformalne. Ludzie zaczynają posługiwać się pewnym językiem hermetycznym dla arbicjuszy po to, żeby zaznaczyć swoją pozycję. Występują pewne wolapiki, pewne specyficzne sformułowania. Jakbym na przykład do was powiedział POV, speedy delete, to byłoby to całkowicie zrozumiałe dla anglojęzycznego wikipedysty. Po polsku bym powiedział, mógłbym powiedzieć POV ek i też byłoby to jasne, że mówię, że coś jest czyimś widzimisię i artykuł zasługuje na skasowanie, a dla was jako osób, które nie są wikipedystami, byłoby to całkowicie niezrozumiałe. W związku z czym nowicjusz od razu z góry jest, czuje się, że o kurczę, jeszcze się muszę sporo nauczyć. Kolejna rzecz, retoryczne zaprzeczanie hierarchii niestety powoduje, że naturalni liderzy, liderki, którzy się wytwarzają w społeczności, mają podgórkę. Jest im trudniej się legitymizować. No i wreszcie powstają napięcia wokół funkcji. Skoro jesteśmy wszyscy równi, mamy wszyscy pełną demokrację, solidarność, to czemu ktoś, kto ma jakąś rolę, ma jakieś uprawnienia większe ode mnie? To jest znowuż bardzo silne w kulturze Wikipedii. Jeżeli mamy egalitaryzm, czemu ktokolwiek ma być równiejszy? To, o czym chciałem ci powiedzieć, to największy konflikt w historii Wikipedii, w ogóle, kiedykolwiek. Na Wikipedii angielskiej, ale o dziwo, na Wikipedii angielskiej konflikt z polskim akcentem. To też ciekawe, że jeden z większych konfliktów na w ogóle na światowej Wikipedii ma jakiś polski akcent. Nie wiem, skąd się to bierze, myślę, że to jest spisek, przypadek po prostu. Ale były spory o Marię Curie Skłodowską, o Kopernika, no różne. Z Litwinami mieliśmy różne potyczki. Ten, którego chciałbym dzisiaj dotknąć, to konflikt o Gdańsk. Miasto takie na północy Polski, ci z Państwa co nie wiedzą. No i konflikt dotyczył głównie tego, czy miasto to powinno się nazywać Gdańsk, czy Danzig na angielskiej Wikipedii. Konflikt tego rodzaju nie jest łatwo rozstrzygalny, bo ile w samym tekście możemy powiedzmy pisać raz tak, to hasło musi się znajdować pod konkretnym adresem. W związku z czym, owszem, możemy zrobić przekierowanie spod Danzig na Gdańsk albo odwrotnie, ale ostatecznie hasło będzie w jednym miejscu, a nie w innym. Nie ma innej możliwości. Czyli to jest zero-jedynkowy konflikt, rozstrzygalny tylko w jedną możliwą stronę. Konflikt trwa przez kilka lat. To też ciekawe, że ponad 5 lat ludziom zajęło rozstrzygnięcie. No, wydawałoby się stosunkowo nie takiego wielkiego problemu. Nie jest to fizyka kwantowa. 400 tysięcy słów poświęcono na niego, czyli czterokrotnie więcej niż moja książka. No i istotą konfliktu było właśnie to, jak to na angielskiej Wikipedii powinno się znaleźć. Co też ciekawe, jest to jedna z pierwszych haseł, które powstało na Wikipedii. No, chyba z pierwszych 2 czy 3 tysięcy haseł to właśnie hasło o Gdańsku. W samych pierwszych miesiącach Wikipedii już powstało. Już w samym
początku było źródłem kontrowersji. Znowuż, nie wiem jakim cudem, ale myślę, że to po prostu świat się przeciwko Polakom sprzysiągł. Dynamika konfliktu była bardzo interesująca również od samego początku. Jako steward miałem wgląd we wszystkie edycje skasowane także, co ułatwiło mi nieco śledzenie tego konfliktu, aczkolwiek tego materiału jest tak dużo, że jest to bardzo trudne do rozszyfrowania. Dlatego także wszystkich badaczy społeczności wirtualnych zachęcam do tego, żeby wchodzili w społeczność. Nie polegali na tym, że wszystko jest zarchiwizowane. To jest fikcja, że można cokolwiek zbadać po wielu latach, przeglądając tylko logi i przeglądając wpisy. Fikcja to jest dlatego, że nikomu się naprawdę nie będzie chciało, żeby z benedyktyńską precyzją to odtwarzać. Dynamika wpisów jest istotna, one nie zawsze będą wpisane w porządku, w takim jakim czytamy, często będą wpisy niechronologicznie popisywane, w związku z czym jak się nie jest członkiem społeczności, będzie to nawet trudno czytać. W przypadku Gdańska już od samego początku pojawiły się bardzo ciężkie argumenty, wytoczone od razu działa. Z jednej strony oskarżenie o nazizm, z drugiej o skinheadyzm, Ku Klux Klanizm, czyli taki, no, powiedzmy wysoki kaliber. Prawo Godwina się kłania, nie wiem, czy znacie Państwo prawo Godwina. Mówiono tyle, że prawdopodobieństwo w dyskusji internetowej porównania kogoś do Hitlera wynosi, zbliża się do 1 w miarę czasu. Eskalacja zaangażowania nastąpiła też błyskawicznie, to znaczy, że coraz węższa grupa ludzi angażowała się coraz bardziej. W przypadku eskalacji zaangażowania mamy do czynienia z procesem ekonomicznym, który badał znany amerykański ekonomista w tak zwanym fenomenie $1 auction, czy $100 auction. Polega on na tym, że bierzemy 100-dolarowy banknot i mówimy grupie ludzi, słuchajcie, sprzedam ten 100-dolarowy banknot w licytacji, poczynając od 1 dolara, czyli za 1 dolar możecie dostać 100. I zasady są bardzo proste. Osoba, która wylicytuje najwyższą kwotę, zabiera banknot i płaci tyle, ile wylicytowała. Haczek polega na tym, że druga w kolejności musi zapłacić tyle, ile wylicytuje, ale nie dostaje nic. Błyskawicznie w tego rodzaju aukcji ekonomicznej ludzie, dwie osoby zaczynają licytować między sobą i później szybko rozumieją, że muszą bardziej minimalizować stratę niż maksymalizować zysk. W tego rodzaju eksperymencie zazwyczaj kwota licytowania za 100 dolarów dochodzi do 300 dolarów, więc sporo, renta całkiem przyzwoita, wykładam 100, a dostaję 300 od pierwszego, 200 od drugiego i 299 od drugiego, to nie najgorzej. Tu jest podobnie, kiedy się zaangażujemy w konflikt w internecie, szybko zaczynamy mieć stawkę, czyli nasz autorytet, nasze poczucie tego, co sobie myślimy, naszej tożsamości, zaczyna być wystawione na szwank, jeżeli nie będziemy odpisywać, jeżeli przyznamy się do porażki. Dlatego w dyskusjach internetowych bardzo często widzimy taki ping-pong między dwojgiem lub większą grupą zaangażowanych osób, ale w każdym razie tworzy się szybka eskalacja. Z tego też wynika, że ludzie, którzy wygrywają dyskusje internetowe, to niekoniecznie są ludzie, którzy mają rację, tylko którzy są najbardziej zdeterminowani. I z tego również wynika, być może, czemu na Wikipedii jest tak mało kobiet. Warto zauważyć, że o ile czytelnictwo rozkłada się pół na pół, o tyle wśród osób edytujących Wikipedię kobiety jest zaledwie 12%. Niektórzy właśnie wiążą to z tym faktem, że kobiety statystycznie no, mniej chętnie znoszą ostre dyskusje. W związku z czym, jeśli zostaną zjechane z góry na dół, to statystycznie kobiety częściej rezygnują z edytowania. Podczas kiedy mężczyźni częściej w tym konflikcie się pławią i zostają. Trudno to zbadać oczywiście o powody, ale coś jest na rzeczy i należy na pewno dużo wysiłku włożyć w to, żeby kobiety chętnie się angażowały w Wikipedię i żeby z niej nie rezygnowały, dlatego że brak kobiet na Wikipedii przekłada się na przykład na dużo gorsze hasła z pewnych zakresów tematycznych. Od 1 stycznia 2004 do lutego 2005 1400 zmian przeprowadzono, czyli bardzo, bardzo dużo dziennie, kilka razy dziennie ktoś edytował to hasło, mimo że było całkiem dobrze rozwinięte. 127 przywróceń wersji, czyli 127 razy. Co drugi dzień ktoś twierdził, że należy cofnąć daną edycję. Znowuż, bardzo niespotykane, bardzo symptomatyczne dla konfliktu. No i dysponenci nie mieli dobrego pomysłu, jak ten problem rozstrzygnąć. Może Państwo macie pomysł. Jak można by zrobić, jaką regułę przyjąć, żeby nazwać miasto na Wikipedii? Dancik czy Gdańsk? Wtedy troszkę gorzej było z dostępem do źródeł naukowych, online przynajmniej, więc punktem odniesienia był na przykład Google. Próbano znaleźć częstość występowania słowa, no ale to jest słabe. Przecież często pojawiają się błędy językowe nawet w internecie, nie mogą przesądzać o tym, jaki jest uzus.
a przynajmniej jaka jest wersja poprawna. Próbowano znaleźć najczęstsze użycie w czasopismach naukowych. Też myślę sobie, że to nie jest najlepsze kryterium, dlatego że przecież samo to, że naukowcy używają jakiejś nazwy, nie może być symptomatyczne do tego, że jest to nazwa prawidłowa. Encyklopedie, inne gazety, różne przedziały czasowe brano pod uwagę, no nie było jednoznacznego rozstrzygnięcia. Ciekawym fenomenem, który zaobserwowałem, było to, że ludzie zaangażowani w konflikt bardzo cenili, kiedy ludzie z przeciwnej strony czynili koncesje na ich rzecz i to budowało szacunek tej osoby w oczach społeczności. Czyli jeżeli, powiedzmy, ja bym zwolennikiem opcji gdańskiej, a nie dancigowej i uczyniłbym koncesję na rzecz dancigowców, to cała społeczność uznałaby, o, to ta osoba, respect, tak? Ta osoba jest w stanie odłożyć na bok swoje własne przekonania. No tutaj daję cytat. Modyfikuję nieco wersję Eda, mam nadzieję, że w akceptowalny sposób. Celem mojej edycji było lekkie przechylenie się ku argumentom polskiej części dyskutantów, co, mam nadzieję, jest w porządku, z uwagi na wspieranie przeze mnie jak dotąd głównie strony niemieckiej. Ciekawe. Mimo tego, że ludzie tego rodzaju koncesji na swoją rzecz dokonywali, konflikt rozwijał się nieubłaganie. 8 marca 2004 roku trafił wręcz na listę najżałośniejszych konfliktów na Wikipedii. No, do wielu innych polskich, z polskim wątkiem, o dziwo, znowuż, jesteśmy prześladowanym narodem. Jakbyście chcieli Państwo sprawdzić, to The Lamest Conflicts on Wikipedia, jest nawet taka kategoria na Wikipedii. Coraz większa paranoja narastała wśród dysputantów. Tak drobne rzeczy i propozycje były odrzucane, że w zasadzie ludzie postronni byli w stanie zrozumieć wręcz czemu. Była na przykład propozycja, żeby pisać w nagłówku hasła Gdańsk, w nawiasie poprzednio Danzig. No, osoby, które się temu sprzeciwiały, mówiły, że nie, no bez sensu. Przecież polska nazwa istniała i wcześniej. Gdańsk, niemiecki Danzig, no też nieakceptowalne. Przecież to jest także angielska nazwa. Gdańsk, poprzednio również Danzig, to z kolei było nie do przyjęcia, bo poprzednio był tylko Danzig. Gdańsk, poprzednio w języku angielskim Danzig, też nie do przyjęcia. Mówiąc krótko, nikt nie chciał się zgodzić na jakąkolwiek zmianę. Co więcej, Polacy zaczęli też wpadać w jakiś rodzaj takiego dziwnego stanu umysłowego, że długą dyskusję zajęło nam, ja nie brałem udziału, ale czytając mogłem się jakby wczuć, czy jak The New York Times pisze o mieście Gdańsk i nie pisze tej kreseczki nad literką N, czyli pisze Gdańsk, to czy to znaczy, że to jest angielska nazwa miasta, a może błąd typograficzny? To był celowy zabieg, pominięcie tej literki? Poważna sprawa, niuanse trzeba rozważyć, może zadzwonić w ogóle do redaktora. Panie, czy pan tutaj literki nie miał na klawiaturze? Nigdy nie wiadomo. Ostatecznie rozstrzygnięcie tego konfliktu nastąpiło w sposób bardzo nietypowy dla Wikipedii, bo poprzez głosowanie, a nie przez konsensus. Głosowano kilka kategorii tematycznych, bo po pierwsze, pod jakim hasłem ma być samo hasło, ale także na przykład jak się odnosić do tego hasła w historycznych opracowaniach dotyczących innych okresów. To jest o tyle istotne, że na przykład możemy mieć w źródłach użytą nazwę Danzig, tak? Będziemy cytowali kogoś, kto pisał wówczas Danzig. Trudno byłoby sobie wyobrazić, żebyśmy to zmieniali na Gdańsk, skoro źródło oryginalne tak właśnie pisze. Przebiegło to w sposób dość kontrowersyjny, bo w jednym przynajmniej z tych kategorii głosowań nastąpiło oszustwo wyborcze. Ktoś próbował oddać głosy, mimo że nie był uprawniony do głosowania. W innym z kolei wykluczono z głosowania parę osób, które moim zdaniem niekoniecznie musiały być wykluczone. Tam chodziło już dosłownie sztuki, bo było bardzo web w web. Mimo to przyjęte rozwiązanie zostało przez wszystkich zaakceptowane i do dziś się utrzymuje. Też fascynujące. Od 10 lat ten konflikt tak wrósł w kulturę i historię Wikipedii, że wszyscy się trzymają tego rozwiązania, mimo że ciągle są próby zmiany. Jak zobaczycie w historię tego hasła, zobaczycie, że non-stop ktoś próbuje to zmienić. Zwykle ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że ten konflikt był. Błyskawicznie już to jest cofane. Dlatego, że już wikipedyści zapalenie mają pamięć, że do dziś tak powinno właśnie być. No i przechodząc bardziej do pewnego uogólnienia, tego rodzaju konflikty wcale nie są rzadkie. No mamy przykład chociażby Ivory Coast i tego czegoś po francusku. Ja niestety po francusku ani była, ani ma, ani kukuryku. Mamy przykład Kijowa. Kijew w transkrypcji ukraińskiej jest inny niż w transkrypcji angielskiej. Czy wreszcie przykład jeszcze bardziej symptomatyczny rzeki Ganges, która po angielsku brytyjsku nazywa się Ganges, ale po angielsku hindusku nazywa się Ganga. To jest przykład o tyle ciekawy, że przecież Hindusi są
natywnymi użytkownikami języka angielskiego. Nie można w tym momencie w związku z czym powiedzieć, że a, no to używamy nazwy angielskiej, bo tak mówimy w języku angielskim, a to jest nazwa lokalna. No nie, no to jest nazwa lokalna, ale także w języku angielskim. Hindusi mają tutaj przechlapane, dlatego że na angielskiej Wikipedii jest dużo więcej osób z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, w ogóle z hemisfery zachodniej i północnej. W związku z czym Hindusi, mimo że są natywnymi użytkownikami języka angielskiego, no nie mają siły przebicia, nie bardzo mogą z tym swoim poglądem przejść, mimo że to jest nazwa kolonialna. Dla nich to jest jak policzek w twarz, jeśli to nazywamy Ganges. Jeszcze inna absurdalna dyskusja. Czy Meksyk w ogóle ma język oficjalny? Paręnaście tysięcy słów dyskusji, nie wiemy do dziś. Nie wiemy, czy ma, tak? Ja sam nie wiem. Budzę się w nocy zlany zimnym potem, myśląc o tym. No, tego rodzaju problemy na Wikipedii stają się bardzo poważne. Też znowu zastanawialiśmy się, jak do tego dojść, czy ma, czy nie ma. To nie jest proste. W konstytucji Meksyku najwyraźniej nic o tym nie wspominają. No, to, że w Meksyku się mówi po hiszpańsku, to jest żaden dowód. To musiało być na to weryfikowalne źródło. Tak jak z tą płaską ziemią, tak? Trudno jest czasem wymyślić, jakiego źródła moglibyśmy użyć, żeby mieć pewność, że to jest wystarczające źródło. Wiemy skądinąd, że mogą być kraje, które niezależnie od tego, że posługują się danym językiem, nie mają w ustawodawstwie powiedziane, że dany język jest językiem oficjalnym. Sporym konfliktem na Wikipedii było, jak zapisywać słowo jogurt, czy w transkrypcji amerykańskiej, czy brytyjskiej. Też ciekawe i moim zdaniem ten konflikt rozsądnie pokazał, jak wikipedyści podchodzą do sprawy. I przyjęto, że po pierwsze dowolny dialekt jest ok, ale hasło powinno być spójne w ramach danego dialektu. Po drugie, pierwszy ma rację. Jeżeli powstało hasło w transkrypcji brytyjskiej, to trudno, to ma zostać brytyjskie, bo należy unikać przepychanek w dwie strony. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, prawdopodobnie na przykład, nie wiem, hasło organization będzie przez Z, tak przypuszczam, no bo to jest od greckiego organizo, ale jeżeli nie ma powodów merytorycznych, żeby stosować transkrypcję jakiegokolwiek dialektu, to przyjmuje się pierwszy. Wreszcie, ciekawe konflikty powstają na styku kultur i na styku pewnych nieporozumień między kulturą amerykańską czy zachodnią, a kulturami pozostałymi. Przykładowo, był przykład takiego amerykańskiego senatora, Todda Akina, który zasłynął z wyjątkowo niesmacznej, niefortunnej wypowiedzi. Mianowicie powiedział, że kobieta zgwałcona, jeżeli to był legitimate rape, czyli taki faktyczny gwałt, to biologicznie ma możliwość odrzucenia zapłodnienia. Oczywiście tego rodzaju wypowiedź mogła spotkać się jedynie z powszechną krytyką, zniesmaczeniem i odrzuceniem przez społeczność cywilizowaną, ale powstało na ten temat hasło legitimate rape. Ja napisałem legal rape, ale to chyba z tego co pamiętam jest legitimate rape. No i powstało w związku z tym pytanie, czy to jest na tyle ważny fenomen, że zasługuje na opisanie w międzynarodowej encyklopedii? Przecież to jest jakieś wydarzenie jakiegoś amerykańskiego polityka, które zaraz przeminie, a jednocześnie mamy fenomen społeczny prawa pierwszej nocy chociażby w Europie powszechne. I być może temu powinno być poświęcone hasło, a nie jakiemuś tam wydarzeniu z polityki danego kraju. Trudno oczywiście tego rodzaju konflikty rozstrzygnąć. Z tego co pamiętam, to akurat informacja o tym incydencie została przeniesiona do hasła o samym Toddzie Akinie i słusznie. W Polsce tego rodzaju konfliktów też mieliśmy sporo. Być może Państwo przypominacie sobie, że w mediach nawet szerokim echem odbiły się konflikty chociażby o katastrofę smoleńską, o encyklopedyczność niektórych osób. W moim uczuciu akurat wszystkie te konflikty, o których słyszeliśmy, Wikipedia poradziła sobie na nie najgorzej. Całkiem to było sprawnie i rozsądnie zrobione. No ale dla ludzi postronnych, ludzi z zewnątrz nie zawsze to jest jasne. Czemu? Bo na przykład mieliśmy taką pisarkę polską, która strasznie bardzo protestowała, że na Wikipedii jest podana zła data jej urodzenia. A ta data urodzenia była podana za jakimś czasopismem popularnym. Mi jest przykro osobiście, że tej autorce źle w biogramie napisaliśmy, ale jeśli nie ma innych źródeł, to, że ktoś do mnie z jakiegoś e-maila pisze, przepraszam bardzo, to ja jestem tą autorką, poprawcie, to dla mnie słaby argument. Nie możemy przecież na słowo zmieniać datę urodzenia. Po pierwsze, nie wiemy, czy to jest ta osoba. Po drugie, nie wiemy, czy mówi prawdę. Niektórzy ludzie chcą podawać nieprawdę na temat swojej daty urodzenia. Po trzecie, my nie jesteśmy od tego, żeby rozstrzygać źródeł. Jest źródło, jest weryfikowalne, to go używamy. Na szczęście w tym przypadku akurat sprawa była prosta.
Ona sfrustrowana tą niemocą, której nie rozumiała, poszła do prasy. Prasa napisała, że jest taki problem. Mieliśmy już źródło. Problem się rozwiązał. Żadnych złych uczuć. Dzięki temu, że poszła do mediów i ktoś w końcu napisał jej prawdziwą datę urodzenia, mogliśmy się tą datą posłużyć. Analogie i wnioski, jakie chciałbym z tego wyciągnąć. Po pierwsze, istnieją różne inne organizacje społeczne, które mają podobne, partycypacyjne nastawienie do rozwiązywania konfliktów. I tutaj dwie analogie, które mi się nasuwają, to kwakszy i tak zwana search conference. Kwakszy, jak Państwo wiecie, to jest bardzo tradycyjna społeczność religijna w Stanach Zjednoczonych. Ludzi, którzy odrzucają technologię. I oni mają świetną rzecz. Rozstrzygają wszystko w społeczności przez aklamację. Jak mają problem, to się zbierają i dyskutują, póki wszyscy nie mają zgody. Pamiętam taki fajny case. Była para jednopłciowa, która chciała prosić swój zbór kwakierski o to, żeby ci im pozwolili no jakby razem mieszkać, czy się pobrać, już nie pamiętam. No i wszyscy właściwie nie mieli nic przeciwko temu, byli okej, okay, ale była jedna taka starsza babcia, która powiedziała, że nie, że to w jej umyśle jest nie do pomyślenia. W związku z czym to nie przeszło. No i później badacze, dziennikarze pytali tej pary, co oni na to. No i no nic, to poczekamy. Problem się rozwiąże sam. Ale nie było, znowu, to jest bardzo ciekawe, że dla nich nie było problemem stwierdzenia, okej, to skoro jest tak ważny jest konsensus, to dla nas jest ważniejsze, żeby uszanować ten konsensus i poczekać te parę lat, aż już ta babcia kopnie w kalendarz, niż pójście wbrew konsensusowi. Podobnie jest search conference. To jest metodologia stosowana w action research, w której idzie się do organizacji i próbuje się od uczestników organizacji wydobyć pomysły na to, co można by w tej organizacji zmienić. I tam również idea opiera się na konsensualnym podjęciu decyzji i przegłosowaniu pomysłów. To, co jest różne od obu tych przypadków z Wikipedią, jest to, że nie ma moderatorów na Wikipedii, a są tam. Więc zacząłem się zastanawiać, czemu, bo jakby to jest rozwiązanie oczywiste. Mamy konflikt, poprosimy osobę bezstronną, ona przyjdzie, pomoże, rozstrzygnie, dokona swoistego arbitrażu nieformalnego i będzie załatwione. Na Wikipedii tego rodzaju mechanizmów nie ma. Jest jedynie arbitraż sporów personalnych, a nie ma sporów merytorycznych. Wydawałoby się, że to jest oczywista sprawa, którą możemy wprowadzić, a jednak nie. Dlatego, i w moim zdaniem to jest symptomatyczne, że Wikipedia żywi się konfliktem. To, że konflikt na Wikipedii jest powszechny, powoduje, że ludzie zwiększają to zaangażowanie, o którym mówiłem wcześniej. Ludzie się wciągają, wkręcają. W związku z tym byłoby z punktu widzenia rozwoju Wikipedii wcale niekoniecznie korzystne, gdyby powstała osobna kasta uprzywilejowana osób do rozstrzygania konfliktów. Taki policjant i moderator w jednym. Drugi wniosek, który wyciągam z analizy tego konfliktu, jest taki, że konflikty albo się rozstrzygają błyskawicznie, albo od razu wpadają w fazę przewlekłą i chroniczną. Czyli albo blitzkrieg, albo wojna 30-letnia. Nie ma innych dróg. Powoduje to jednak, że możemy sobie powiedzieć, że to, co nazywamy otwartą współpracą, to jest troszkę mit. No ta współpraca per se występuje dosyć rzadko. Większość ludzi, którzy edytuje Wikipedię, robi to po pierwsze samotnie, po drugie, niespecjalnie konsultując się z kimkolwiek i bez poczucia działania razem. Ludzie wchodzą, robią swoje i tyle. Nie ma żadnego systemu systematycznej koordynacji, rozdziału zadań, mówienia, a to ty zrób teraz to, ja zrobię tamto. Nie ma struktury rozdzielającej pracę. To też jest dla nas ciekawy wniosek, bo to znaczy, że tego typu designy organizacyjne być może nie są takie łatwe do wprowadzenia w momencie, kiedy trzeba te koordynacje stosować. Tutaj mamy analogię do ruchu otwartego programowania. No, na przykład w Linuxie czy w Debianie już jest wymagana pewna koordynacja i tam no, też idzie to w miarę skutecznie, ale już bez tak dużego zaangażowania dużej zbiorowości ludzkiej. Tam są wyłącznie fachowcy, ludzie, którzy zawodowo zajmują się programowaniem, no i to jest dużo mniejsza zbiorowość poza wszystkim. No, ta współpraca polega w związku z czym na dokonywaniu drobnych kontrybucji, małych poprawek przecinków, dopisania jednego zdania, czasem czegoś większego, ale znowuż indywidualnie. Prośby o pomoc oczywiście są możliwe, zdarzają się, ale mechanika samej Wikipedii utrudnia. Dlatego, że jeżeli zadajemy komuś pytanie, nigdy nie wiemy, kiedy on nam odpowie. Nawet nie wiem, czy przeczytał naszą informację. W związku z czym, gdybyśmy chcieli się z kimś skomunikować, a potrzebujemy szybko pomocy, powinniśmy się pisać iluś, paru dziesięciu osobom naraz. Nowicjusz z pewnością nie będzie nawet w stanie stwierdzić, kto ostatnio dokonywał edycji. I wreszcie ciekawa rzecz z innych badań niż moje, ale w badaniach psychologicznych okazuje się, że wikipedyści są mniej zgodni niż niewikipedyści. To by znaczało, że prawdopodobnie istnieje taki selection bias, tak? Jeśli badamy wikipedystów, to badamy ludzi, którzy chętniej się angażują w konflikty, bo pozostali
odpadli. Nie powinno to specjalnie dziwić. Czemu ludzie edytują Wikipedię? Czemu ludzie w ogóle coś robią w internecie? No to jest przykład, moim zdaniem, bardzo zgrabnej ilustracji tego fenomenu z świetnego komiksu XKCD. Are you coming to bed? I can't. This is important. What? Someone is wrong on the internet. No dokładnie. Ktoś się myli w internecie. To jest powód, dla którego działamy. Większość interakcji w ogóle na Wikipedii dotyczy niezgody i sporów. Ludzie się komunikują, dlatego że wyrażają swój opór. Jak twierdzi Clay Shirky, znany badacz internetu, konflikty na Wikipedii są tak uzależniające jak kokaina. Musicie kiedyś spróbować, mam na myśli Wikipedię akurat, a nie kokainę. Ale naprawdę tak jest, że jeżeli się zaangażujecie w konflikt, to macie silną pokusę, żeby klikać odśwież, 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 żeby zobaczyć, czy ktoś wam już nie odpisał. No i w związku z tym uczestnictwo w Wikipedii jest bardzo często rezultatem tego fenomenu eskalacji zaangażowania, o którym mówiłem wcześniej, stymulowanej przez konflikt. Dlatego nie jest do końca z punktu widzenia Wikipedii celowe, aby konflikty z Wikipedii całkowicie usunąć. Mamy do czynienia z pewną społecznością dysensusu. Anarchia i brak władzy także powodują wzrost tarć organizacyjnych i to dobrze. Bo dzięki temu, owszem, trochę ludzi odpadnie być może, ale zostaną ci, dla których niezgoda będzie cennym paliwem do tworzenia encyklopedii. Wnioski oczywiście sięgają daleko poza Wikipedię. Organizacje otwartej współpracy mają bardzo wiele, począwszy od Apache, przez komercyjne organizacje, takie jak TripAdvisor czy chociażby Yelp. Nawet mówiąc, to jest też fascynujące, że o ile Wikipedię, zagrożenie Wikipedii rozumiem, popieram, szanuję, ludzie tworzą coś dla wspólnego dobra, żeby cała ludzkość miała dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Ale czemu ludzie tworzą coś na rzecz organizacji komercyjnych? Poświęcają swój czas po to, żeby jakaś firma miała trochę większe przychody? To dziwne. Ale to najwyraźniej ludzie mają głęboką potrzebę pomagania innym. To też jest ciekawe i sprzeczne z paradygmatem ekonomicznym tradycyjnym, ale altruizm jest naturalny, jak się okazuje. Ludzie lubią sobie pomagać, jeśli mogą. Oczywiście mamy też inne fenomeny tego sharing economy. Uber, Airbnb, The Pirate Bay, Reddit. Także Tinder oczywiście, przecież no, to jest w ograniczonym zakresie, ale społeczność otwartej współpracy. Czasem, choć zawsze dwuosobowa. No ale jest tam element na pewno interakcji, sygnalizowania innym, pewnego facework, goffmanowskiego takiego pracowania nad swoim wizerunkiem, nad swoją tożsamością. I w moim odczuciu to jest naprawdę fascynujący nowy temat. Bardzo cieszę się, że coraz więcej badaczy to robi, że także na Uniwersytecie Warszawskim jest już zwarta, dobrze działająca grupa ludzi, którzy badają te światy wirtualne, dlatego że to jest przyszłość. Jakby od tego nie ma ucieczki. Co więcej, ludzie młodzi mają tutaj szansę z profesorami, z super doświadczonymi, którzy są naprawdę na samym topie. Ludzie młodzi, tu się zaliczę, mam 40 lat, ale okej, okay, młodzi, tak? Do ZSMP można było do 38 roku się zapisać. Ludzie młodzi, młodsi ode mnie na pewno, mają szansę konkurować. W przypadku tradycyjnych tematów nie. Jeżeli ktoś chce badać relacje pracownicze w fabryce, to szansa na to, że będzie miał coś nowego do powiedzenia po 80 latach badań innych ludzi, jest nie taka duża. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z fenomenem, który po pierwsze jest znacznie popularniejszy wśród ludzi młodych, a po drugie istnieje raptem od parunastu lat, a od paru z takim nasileniem, ta szansa jest już spora. Czyli jest możliwość budowania pewnej przewagi konkurencyjnej. Tym akcentem chciałbym zakończyć część prezentacyjną i przejść do dyskusyjnej, ale skorzystając z okazji chciałbym również skorzystać i zrobić małą prywatę. Zachęcam Państwa do zagłosowania na mnie w plebiscycie Polacy z werwą, który trwa właśnie. Jest to plebiscyt poświęcony wychwytywaniu fajnych idei, także w kategorii nauka. To, co mnie cieszy, to że takie plebiscyty powodują, że ludzie się interesują badaniami. Pewnie nie tacy ludzie jak tutaj, bo wy się i tak interesujecie, bo to przyszliście. Ale ludzie, którzy na co dzień nauką się nie ciekawią, no mogą wejść, zobaczyć, o, coś fajnego się dzieje, naprawdę, naukowcy robią takie rzeczy. To jest fajna sprawa. Także zachęcam Was do wzięcia udziału i jednocześnie otwieram przestrzeń do dyskusji i pytań.